Mamy wskazać kąt przylegający do kąta BGD. Który to jest kąt BGD? Tutaj mamy punkt B, tutaj G, a tutaj punkt D, czyli kąt BGD to ten kąt. Kąt przylegający do jakiegoś kąta to kąt, który ma z nim wspólne ramię. Jeżeli kąty mają wspólne ramię, to automatycznie mają też wspólny wierzchołek, czyli na przykład kąt AGB ma wspólne ramię z kątem BGD. Półprosta GB. Jest tym wspólnym ramieniem. Czyli tu możemy odpowiedzieć, że kąt AGB ma wspólne ramię. Możemy go również nazwać BGA. Kąt AGB i kąt BGA to ten sam kąt. O ten tutaj. Poprawną odpowiedzią jest również kąt FGB, bo on też ma wspólne ramię z kątem BGD. Ramię GB znowu jest wspólne. I znowu możemy oznaczyć go również jako kąt. BGF, ale możemy też potraktować sprawę z drugiej strony. Możemy znaleźć kąty, które z kątem BGD mają wspólne ramię GD. Czyli ten kąt również możemy zaznaczyć. To kąt EGD albo odwrotnie DGE. Wspólne ramię GD ma również kąt FGD. Każdy z tych kątów to poprawna odpowiedź. Drugie pytanie który to kąt wierzchołkowy dla kąta EGA. To jest kąt EGA. Jakie to są kąty wierzchołkowe? Jeżeli narysujemy sobie dwie proste przecinające się, zaznaczmy punkt przecięcia, to takie proste tworzą cztery kąty przylegające do siebie. Albo możemy powiedzieć inaczej, że takie proste tworzą dwie pary kątów wierzchołkowych. Czyli jeżeli zaznaczymy sobie ten kąt, to kąt dla niego wierzchołkowy, albo kąt tworzący z nim parę kątów wierzchołkowych, to kąt leżący po drugiej stronie punktu przecięcia prostych, kąt leżący naprzeciwko. Z tych trzech pozostałych kątów jest to ten, który nie jest kątem przyległym, czyli to jest ten kąt. Czyli kąt wierzchołkowy do kąta EGA to kąt DGB. Kąt leżący naprzeciwko punktu przecięcia prostych EB i DA. Kąt o tym samym wierzchołku i nie mający wspólnych ramion z kątem EGA. Już wcześniej go zaznaczyliśmy. To kąt DGB i znowu możemy go również nazwać BGD. Następne pytanie. Wskaż kąt przyległy do kąta DGF. Kąt DGF to ten kąt i mamy do niego znaleźć kąt przyległy. Kąty przyległe to takie kąty, które mają wspólne ramię. I których pozostałe, czyli zewnętrzne ramiona, dopełniają się do prostej. Czyli takim kątem dla kąta DGF jest kąt DGC. Ich zewnętrzne ramiona tworzą prostą CF. Możemy też przyjrzeć się kątowi DGF z drugiej strony, czyli od strony półprostej GF, tak żeby zewnętrzne ramiona z kątem przyległym tworzyły prostą DA. Wtedy kątem przyległym będzie kąt AGF. I to też jest poprawna odpowiedź. I ostatnie pytanie. Wskaż kąt wierzchołkowy do kąta FGB. To jest kąt FGB. Jest to jeden z kątów, które powstały z przecięcia prostych CF i EB. Pozostałe z nich to te dwa, które są przyległe do kąta FGB, bo mają z nim wspólne ramię. I czwarty, kąt wierzchołkowy, leżący naprzeciwko, czyli ten, czyli EGC. Możemy go też nazwać kąt CGE.